Hej, hej, hej! Jak się macie? Z tej strony Drakonager i witam was w recenzji lalki My Little Pony The Movie Pinkie Pie Runway Fashions, czyli po naszemu wybiegowe mody. Przedmiot ten otrzymałem w miarę niedawno od Anity Adamus, link do rozpakowania paczki macie w opisie. Cóż my tutaj mamy? No, mamy na pewno podgląd na to, co znajduje się w środku. Mamy lalkę i dodatki. Mamy też oczywiście nazwę postaci, logo filmu, obrazek z Pinkie Pie, całkiem ładny, muszę przyznać. Clip and style, czyli przypinaj i stylizuj. Czyli zabawka dla osób lubiących bawić się modą. No, w sumie moda jest nazwy, mody. Nieważne. Od boku mamy taki oto rysunek z Pinkie Pie i o, logo Hasbro, nie można sobie zapomnieć, oryginał, żeby nie było. Postaci, no tutaj z grubsza to samo. Widok od góry, od dołu. A z tej strony z kolei mamy no, parę informacji. She's always ready to celebrate, czyli jest zawsze gotowa, by świętować. Mamy też zdjęcie Pinkie Pie, jak to mniej więcej właśnie wygląda po rozpakowaniu. Ostrzeżenia, znaki, kod kreskowy, tego typu rzeczy. O, tutaj jest ciekawa informacja. Works with Rarity Fashion Runway, czyli działa z wybiegiem mody Rarity. Playset sold separately. Subject to availability. Availability, jakoś tak mniej więcej. Trudne słowo. Po naszemu zestaw sprzedawano oddzielnie, w zależności od dostępności. No. Mam nadzieję, że wszystko jasne. No i z grubsza to tyle. Zabierzmy się zatem za rozpakowanie. No, przyznaję, że nie było to łatwe. Miałem problemy z głupią taśmą. No cóż. No ale udało mi się dostać do środka. Zacznijmy od samej zabawki. Jeśli chodzi o ruchomość kończyn albo ogólnie części ciała, no to możemy kręcić głową. Tak, oczywiście możemy też wykręcić ją w ten sposób. I cóż. Znaczek jest, widzę, tylko na jednym boku. No trochę szkoda. Od przodu wygląda to dziwnie, moim zdaniem, jakże skromnym. No, ten znaczek prezentuje się moim zdaniem całkiem ładnie. Myślę, że wygląda tak, jak powinien. Włosy oczywiście do czesania, jak już pewnie zauważyliście. Nie widzę, żeby w zestawie był grzebień. Ewentualnie, że co, że tym czesać? No, raczej nie sądzę. No, chyba, że ktoś jest bardzo zdesperowany. Nie, ale chyba trzeba mieć jakiś własny grzebek. Plastik jest taki dość mięciutki, nie jest jakiś bardzo sztywny generalnie. Przepraszam za docięcie, już wracamy do recenzji. Gumek nie będę zdejmował, niech tak zostaną jak są. No, ogólnie taka tam figureczka, laleczka, jakkolwiek tego nie nazwać. Zabawka w każdym razie z Pinkie Pie. Nie no, kolory są spoko, tylko ta twarz taka no, ryjec. Niezbyt ładny, powiedziałbym. No ale całokształt, myślę, jest całkiem spoko. No dobra, co my tu jeszcze mamy w zestawie? Dwie takie przypinki. Oj. Drakuś ma dwie lewe ręce. Taka bardzo jasno różowa. I taka czerwona. Zaraz sprawdzimy. Do tego mamy takie coś na kopyto, nie wiem jak to nazwać. Coś jak pierścionek mniej więcej to jest. Chociaż pierścionek to ja mam o tutaj. Nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc. No i do tego jeszcze sukienka z takiego półprzezroczystego plastiku. No dobra, no skoro mamy takie dodatki, akcesoria modowe, no to myślę warto by było je założyć. Żebym teraz to zrobił dobrze. A nie, no chyba robię to prawidłowo. Chyba jeszcze ogarniam koncepcję
ubrań. No, całkiem fajnie, tylko bardzo się rusza generalnie, nie wiem, czy da się to jakoś ustabilizować. Z drugiej strony też musi być pewnie łatwo zdejmowalne. Też jest moim zdaniem troszkę zbyt łatwo zdejmowalne. No, to tylko moje takie odczucia. Dobra, jakoś tam się trzyma. No i tak jakoś tam przypnę tutaj spinki, dopinki, żarcik językowy. Tak, żeby tylko było. No i to coś. Nie wiem, pierścień mocy na kopytnik. Co by to nie było. Chyba, że ja to muszę założyć gdzieś indziej niż na kopyt. To kurczę, ciężko mi powiedzieć. Nie, ale chyba jest ok. Siedzi jakoś tam. Zobaczę, czy na pudełku nie ma jakiejś informacji. Nie, to na kopyt się zakłada, dobra. Jest obrazek z tyłu. No i tak to się prezentuje ze wszystkimi gzorami. No, myślę, że jest całkiem spora swoboda w kwestii dobierania i lokowania, powiedzmy, nie produktów, tylko akcesoriów. Właśnie. Fajne. Jak ktoś lubi modę, to myślę, że będzie sobie zadowolony. No, myślę, że to jest skierowane głównie do młodszych dziewczynek. W sumie jak cały serial. Tak. Niezłe. Wiem, nie jest to jakaś bardzo wylewna opinia, ale myślę, tak słowem podsumowania chyba jest okej. Okay. Ja projektantem mody nie jestem. Ja się nie znam. To już wy ocencie, jak mi wyszła moja szałowa kreacja. Ale ogólnie jest dobrze. No, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Może ktoś z was powie coś więcej. Może zwróci uwagę na coś, na co ja uwagi nie zwróciłem. Ogólnie jestem zadowolony. Tyle, co mogę rzec. Tak, nie jestem zbyt wylewny. Do rzeki to mi jest daleko. No ale dobra. W tej recenzji to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobała, pomimo tego mojego niezbyt wyszukanego słownictwa w pewnych momentach. Trudno, życie. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.